Serdecznie Państwa witam. Dzień dobry, dobry wieczór. Na 40. części z serii Bóg zachowa swoich. Czy Bóg zachowa swoich? Odpowiedź brzmi tak. Bóg zachowa swoich, ponieważ Bóg dał Ducha Świętego każdemu narodzonemu na nowo chrześcijaninowi, który jest zbawiony. Pierwsze miejsce, które chciałbym, żebyśmy przeczytali, to jest drugi list do Koryntian. Pierwszy rozdział drugiego listu do Koryntian, werset 22. On też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do naszych serc. Czyli widać, że wierzący chrześcijanin, zbawiony raz na zawsze z łaski Bożej, posiada w sobie zadatek ducha w sercach. Zadatek ducha w sercu. I tenże Duch Święty, jak wiemy ze Słowa Bożego, to jest Bóg. Bóg, Duch Święty. Oczywiście ci, którzy nie wierzą w biblijnego Boga, mogą przypuszczać, że Duch Święty nie jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. I ten problem wtedy powoduje, że oni zaprzeczają nieutracalności zbawienia. Jest to naturalne. I zawsze nieutracalność zbawienia uczona ze Słowa Bożego jest powiązana z innymi ważnymi doktrynami. Więc jeżeli jakiś człowiek podaje się za chrześcijanina, ale nie wyznaje nieutracalności zbawienia, możesz się spodziewać innych również ciekawych uatrakcyjniaczy w jego doktrynach. Może twierdzić, że na przykład właśnie Duch Święty dla niego nie jest równy Bogu Ojcu, nie jest równy Bogu Synowi, tylko pomniejsza go, robi z niego coś lub kogoś mniejszego niż sam Bóg Ojciec, sam Bóg Syn Boży, a Słowo Boże mówi wyraźnie, że każda z osób Trójcy Świętej jest sobie równa. Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach. I na tej podstawie, że Bóg darował Ducha Świętego do serc, możemy mieć pewność, że zbawienie jest nieutracalne. I to jest właśnie w tym pierwszym rozdziale drugiego listu do Koryntian. W 22 wersecie dał im też pieczęć oraz ducha do ich serc jako zadatek. Widzimy tutaj dwie służby Ducha Świętego jako Boga. Pieczęć jest znakiem posiadania, a to też jest znak bezpieczeństwa. Dlatego mówimy, że chrześcijanin jest raz na zawsze zbawiony z łaski Bożej, że jest wiecznie bezpieczny. Duch Święty zamieszkujący w wierzącym jest znakiem, że wierzący należy do Boga. I jest na wieki bezpieczny. I to jest bardzo ważne, że pieczęć ta jest niewidzialna. Pieczęć ta jest niewidzialna dla ludzkiego oka, ale dla Boga jest widzialna. Więc to jest faktyczna, rzeczywista pieczęć. Ludzie nie poznają, że chrześcijanin jest chrześcijaninem po jakichś odznakach, ale wyłącznie po przejawach życia pełnego ducha mogą to zobaczyć, jeżeli potrafią właściwie oceniać te oznaki życia pełnego ducha i to potrafią wierzący w Pana Jezusa, wierzący Panu Jezusowi. Bóg dał również każdemu wierzącemu, jak i chrześcijanom z Koryntu, ducha do ich serc, czyli do serca Duch Święty jest, czyli Bóg przyjęty do serca jako zadatek albo jako obietnica. Niektórzy się obrażają na sformułowanie zaproś Boga do swojego serca. I no to jest właśnie wynikające z tego, że ci ludzie nie wierzą w boskość Ducha Świętego, bo tutaj Duch Święty wyraźnie jest opisany jako ten, który jest dany do serca wierzącego człowieka. Więc z takimi ludźmi niewierzącymi w Pismo Święte od razu możesz
wiedzieć, że powinieneś się od takich oddzielić, dlatego że oni gadają różnego rodzaju błędy. Nie powinieneś ich brać jako źródło twoich przekonań. Bierz tylko Pismo Święte jako źródło twojego przekonania. I jeżeli wiemy, że Duch Święty jest darowany do naszych serc jako zadatek, ale też pewnego rodzaju zadatek jest pewnego rodzaju obietnicą. Obietnica, no czym jest zadatek? Jak chcę kupić jakiś bardzo cenny przedmiot, to wtedy czasami jestem zobowiązany przez sprzedającego, żebym mu zapłacił zadatek. I tutaj właśnie jest takie sformułowanie. Zadatek jest pewnego rodzaju potwierdzeniem obietnicy albo obietnicą. I to jest potwierdzenie obietnicy, że później każdy wierzący otrzyma całe dziedzictwo. I Duch Święty, sam Bóg jest tą pieczęcią. Kiedy Bóg ratuje człowieka od należnej człowiekowi kary piekła wiecznego, daje temu człowiekowi uratowanemu z łaski Bożej, mieszkającego w nim od tego czasu Ducha Świętego. Tak jest po prostu z każdym prawdziwym wierzącym. To nie jest tak, że jedni wierzący mają Ducha Świętego, inni wierzący Panu Jezusowi nie mają. To jest po prostu dobro, które każdy wierzący w Pana Jezusa otrzymuje. Tak jak pewne jest otrzymanie Ducha Świętego, tak samo pewne jest objęcie pełnego dziedzictwa Bożego przez takiego prawdziwego, zbawionego z łaski Bożej chrześcijanina, narodzonego na nowo, jak to mówiliśmy w 30 części. W błogosławieństwach tego samego rodzaju, jakie Duch Święty urzeczywistnia w naszym życiu dzisiaj, będziemy mieli również pełny udział w przyszłości, więc nie możemy dać sobie wyrwać tej gwarancji, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Kolejne miejsce ze Słowa Bożego, które potwierdza nam tą zasadę związaną z nieutracalnością zbawienia, jest Efezjan, rozdział pierwszy. List do Efezjan, rozdział pierwszy. Werset 13. W tym wersecie jest napisane tak. W nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia, w którym też uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu odkupienia własności dla uwielbienia Jego chwały. Jest to bardzo podobna myśl jak ta z drugiego listu do Koryntian, pierwszy rozdział, 22 werset. Czyli widzimy tutaj wyraźnie, w nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia, którym też uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu odkupienia własności dla uwielbienia Jego chwały. Werset ten jednoznacznie mówi, że zbawienie jest nieutracalne. Jest zagwarantowane przez to, że jest zapieczętowanie Duchem Świętym. I dalej tutaj w tym wersecie Paweł mówi wyraźnie, bardzo wyraźnie, że wierzący z pogan, czyli tacy, którzy urodzili się nie Żydami, to ci wierzący z pogan, ci, którzy nawrócili się od pogaństwa, mają udział w tajemnicy Bożej woli, tak samo jak nawróceni Żydzi. I musimy pamiętać o tym, że Pismo Święte zna trzy grupy ludzi w obecnym czasie. Żydzi, poganie, Kościół Boży. Żydzi to jest całkiem inna grupa niż poganie, to jest całkiem inna grupa niż Kościół Boży. Kościół Boży składa się z ludzi, którzy kiedyś byli Żydami albo którzy kiedyś byli poganami.
Każda z tych grup nie ma ze sobą nic wspólnego. I jeżeli ktoś wcześniej był Żydem i się nawrócił do Pana Jezusa, stał się częścią Kościoła. Jeśli ktoś był poganinem, po nawróceniu do Pana Jezusa, stał się częścią Kościoła. Ktoś, kto jest częścią Kościoła, nigdy już nie będzie ani poganinem, ani Żydem. Nie da się tego procesu odwrócić. Dlatego apostoł ukazuje Efezjanom, ale tak jak Efezjanie, tak i inni poganie, krok po kroku zostali doprowadzeni do jedności z Chrystusem. Po pierwsze widzimy w tym, w Nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia, w którym też uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu odkupienia własności dla uwielbienia Jego chwały. Czyli w tych słowach, w Nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, co jest tym słowem prawdym? Ewangelia waszego zbawienia. Czyli usłyszeli Ewangelię, uwierzyli Chrystusowi, po drugie, uwierzyli w Chrystusa. Po trzecie, zapieczętowani zostali każdy poganin, który usłyszał Ewangelię, uwierzył Chrystusowi Jezusowi, został zapieczętowany obiecanym Duchem Świętym. Czyli najpierw usłyszeli oni słowo prawdy, Ewangelię ich zbawienia, Ewangelię naszego zbawienia, każdy z nas, kto jest zbawiony, usłyszał. Chodzi tu przede wszystkim o dobrą nowinę o zbawieniu przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. O zbawieniu przez wiarę Jezusowi Chrystusowi. Uwierzył Abraham Bogu i zostało poczytane mu to ku usprawiedliwieniu. Jednak w szerszym sensie obejmuje to każde nauczanie Chrystusa i apostołów, czyli jeżeli ktoś twierdzi o sobie, że jest zbawiony, to też mamy do czynienia z twierdzeniem, że wierzy we wszystko, czego uczył Pan Jezus Chrystus i Jego apostołowie. Jeżeli ktoś taki nie uznaje czegoś ze Słowa Bożego, no to mamy do czynienia z jakimś pozorantem, który tylko udaje chrześcijanina. Dlatego Słowo Boże mówi, że kto nie chce tego uznać, sam nie jest uznany. Nie mamy takiej osoby uznawać za kogoś innego, jak tylko pozoranta. Jeżeli choć jeden werset z Biblii, taka osoba nie uznaje w 100% jako obowiązujący. Gdy usłyszeli to poselstwo Słowa Bożego, ci poganie, ale też każdy z nas, który uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi i oddali się Chrystusowi, czyli uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi, uwierzyli w Chrystusa Jezusa, to tą decyzją wiary przybliżyli się do tego. Pan Jezus jest prawdziwym obiektem wiary. Zbawienie jest tylko w Panu Jezusie Chrystusie. Zbawienie jest tylko w Nim. Kiedy poganie tylko uwierzyli, zostali też zapieczętowani, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa. I tutaj zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Czyli uwierzyli, zostali zapieczętowani świętym duchem obietnicy. Oznacza to, że każdy naprawdę wierzący chrześcijanin otrzymuje Ducha Bożego jako znak, że należy do Boga i że Bóg zachowa go bezpiecznie aż do czasu, gdy ten chrześcijanin otrzyma uwielbione ciało, co jest opisane w Filipian 3 rozdział 20-21 werset. Tak samo jak w kwestiach prawnych, pieczęć jest znakiem posiadania i zabezpieczenia, tak jest i w sprawach bożych. Dlatego jest tu takie odniesienie prawne. Zamieszkujący w nas Duch Boży naznacza nas jako Bożą własność i gwarantuje nam zachowanie aż do dnia odkupienia. I tutaj warto zerknąć na 1 Koryntian, 6 rozdział. 1 Koryntian, 6 rozdział, 19 werset. Albo czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie już do siebie samych? Drogo bowiem zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. I widzimy tu wyraźnie, że ciało chrześcijanina jest
świątynią, przybytkiem Ducha Świętego. I Efezjan 4, rozdział 30, werset mówi tak: i nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście zapieczętowani na dzień odkupienia. Czyli widzimy jednoznacznie, kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Nasza pieczęć to święty duch obietnicy. Przede wszystkim on jest świętym duchem. To jest bardzo ważne, żeby mieć to na względzie. Świętym. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, więc każdy chrześcijanin jest święty przez mieszkającego w nim Ducha Świętego. To jest ponad wszelką wątpliwość, że zbawienie jest nieutracalne, dlatego że chrześcijanin jest zamieszkany przez Ducha Świętego. Większy jest ten, który jest w chrześcijaninie, niż ten, który jest na świecie. I nasza pieczęć to święty duch obietnicy. Przede wszystkim jest on świętym duchem. W ten sposób możemy opisać jego naturę i potem ta jego natura przenika naszego ducha, duszę i ciało i doprowadza do praktycznego uświęcenia, widocznego również w ciele. Poza tym jest Duch Święty, jest on duchem obietnicy. Zarówno Ojciec, jak i Pan Jezus, Syn Boży, obiecali Jego przyjście. Możemy o tym przeczytać m.in. w Joela 3, rozdział 11, przepraszam, Joela 3, rozdział 1, werset. Joela 3, rozdział 1, werset. I stanie się potem, że wyleję mojego ducha na każde ciało. I prorokować będą wasi synowie i wasze córki. Wasi starcy będą mieli sny, wasi młodzieńcy widzenia. Dzieje apostolskie, 1 rozdział, 4 werset. A gdy gromadził się z nimi, przykazał im: nie oddalajcie się od Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie, to powiedział Pan Jezus. Czyli widzimy, że Ojciec obiecał. Też Jana 16, rozdział 7, werset. Jana 16, rozdział 7, werset. Tutaj są słowa Pana Jezusa. Lecz ja mówię wam prawdę. Korzystniej jest dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Tutaj Duch Święty jest określony słowem opiekun. I właśnie Duch Święty jako opiekun stara się o to, aby ani jeden z wierzących Pana Jezusa, ani jeden wierzący Chrystusowi nie zginął, ale aby wszyscy byli zbawieni z tych właśnie, którzy uwierzyli Chrystusowi raz na zawsze. I tak właśnie będzie, bo kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Duch Święty, ten jest właśnie gwarancją, jest zapewnieniem, jest pieczęcią. I Duch Święty jest gwarancją, że wszystkie złożone wierzącemu chrześcijaninowi obietnice zostaną wypełnione. To jest wszechmocny Bóg mieszkający w chrześcijaninie. I ten właśnie 13 werset: w nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia, w którym też uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, kończy się ten werset pierwszą z wielu wzmianek na temat Trójcy Świętej w listach Pawłowych, w liście do Efezjan. Musimy zobaczyć, że tutaj jest Bóg Ojciec w wersecie trzecim widoczny. Czyli błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebieskich w Chrystusie. Czyli widzimy Bóg i Ojciec, Pan Jezus Chrystus jest tu wymieniony. Dalej, Bóg Syn w wersecie 7. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie upadków według bogactwa Jego łaski. I także Bóg, Duch Święty w 13 wersecie, co już czytaliśmy. W Nim i wy,
gdy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia, którym też uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. I 14 werset tego pierwszego rozdziału listu do Efezjan widzimy, że brzmi tak, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu odkupienia własności dla uwielbienia Jego chwały. Po raz kolejny Paweł tutaj zmienia akcent i tu akcentuje po prostu ten fakt, co widać przez naszego dziedzictwa, czyli my, a w 13 było waszego, wy, w nim i wy. Dlatego mamy my i wy, prawda? Widać to wyraźnie. Po raz kolejny Paweł zmienia zaimki my z wersetów 11, 12, bo to też widać w tych 12 i 11 wersecie. W nim też otrzymaliśmy, czyli my, dziedzictwo jako przeznaczeni zgodnie z zamiarem tego, który sprawia wszystko zgodnie z radą woli swojej. Abyśmy, czyli my, istnieli dla uwielbienia Jego chwały. My, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie. I teraz ten zaimek my z wersetów 11 i 12 łączy z wy, to widzieliśmy w nim i wy w wersecie 13, wy. Gdy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia, w którym też uwierzyliście, w domyśle wy uwierzyliście, zostaliście, wy zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. I teraz w 14 mamy słowo naszego, naszego, tak? Który jest zadatkiem naszego, czyli waszego i naszego dziedzictwa. Do czasu odkupienia własności dla uwielbienia Jego chwały. W wersecie tym 14 jest już naszego, naszego. Czyli nie tylko waszego, nie tylko naszego, nie tylko wy, nie tylko my, ale nasze. Nasze. W wersecie 14. Za pomocą takiego zabiegu tutaj widać właśnie tą sytuację, że to jest wspólne wszystkim dzieciom Bożym. To jest taki, można powiedzieć, sprytny, choć nie lubię tego słowa w tym kontekście, sprytny środek literacki. I dzięki temu sprytnemu literackiemu zabiegowi właśnie widać wyraźnie połączenie tych, którzy kiedyś byli Żydami, z tymi, którzy kiedyś byli poganami w jeden nowy organizm, czyli zgromadzenie, czyli zbór, czyli Kościół. Więc to jest wyjaśnione później w tym liście do Efezjan w drugim i trzecim rozdziale, gdzie jest wyjaśnione zjednoczenie wierzących Żydów i pogan w nowy organizm, to jest zgromadzenie, Kościół, zbór. Duch Święty jest rękojmią dziedzictwa naszego, 14 werset, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu odkupienia własności dla uwielbienia Jego chwały. Można też użyć takiego słowa zaliczka. Jest to zaliczka zawierająca obietnicę, iż uiszczona zostanie pełna zapłata. Jest ona co do rodzaju taka sama jak pełna zapłata, ale nie taka sama co do ilości. I gdy tylko otrzymujemy zbawienie, Duch Święty zaczyna nam coraz bardziej, po trochu, pokazywać bogactwa, które należą do nas w Chrystusie. Jednym z takich bogactw jest właśnie to, że każdy prawdziwy wierzący jest zbawiony raz na zawsze. Daje nam to przedsmak nadchodzącej chwały. Skąd jednak możemy wiedzieć, że pewnego dnia obejmiemy pełne dziedzictwo? Sam Duch Święty jest naszym zadatkiem, rękojmią, gwarancją. I jako pieczęć Duch Święty gwarantuje nam, że zostaniemy zachowani dla naszego dziedzictwa. Natomiast jako zadatek gwarantuje, że dziedzictwo zostanie bezpiecznie zachowane dla nas. Czyli jest to podwójne potwierdzenie. Duch Święty jest rękojmią, aż nastąpi odkupienie własności Bożej. Rękojmia jest zapowiedzią pełnego odkupienia, tak samo jak pierwociny
zapowiadają całe żniwa. Rola Ducha Świętego, czyli Boga Ducha Świętego jako zadatku, nie kończy się, kiedy nabyta własność zostanie odkupiona. Ale to jest bardzo ważne, żeby rozumieć, co ma na myśli Paweł, mówiąc nabyta własność. Nabyta własność. Po pierwsze, nabyta własność to jest tak jakby akcent położony na nasze dziedzictwo. Wszystko, co posiada Bóg przez Pana Jezusa, należy także do każdego prawdziwego wierzącego w Chrystusa człowieka, czyli każdego prawdziwego chrześcijanina. Dlatego, że każdy chrześcijanin jest dziedzicem Boga i współdziedzicem Jezusa Chrystusa. Możemy o tym przeczytać na przykład w Rzymian 8 rozdział 18 werset. Uważam bowiem, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w związku z chwałą, która ma nam zostać objawiona. Podobna myśl jest w 1 Koryntian 3 rozdział 21 werset. 1 Koryntian 3:21-23, a zatem niech nikt nie chlubi się ludźmi, wszystko bowiem jest wasze. Czy to Paweł, czy Apolos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze. Wy zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Więc widzimy wyraźnie, że również tutaj mamy to zapewnienie. Również wszechświat skażony przez pojawienie się grzechu potrzebuje pojednania i oczyszczenia. To też widzimy w takich miejscach jak Kolosan, 1 rozdział, 20 werset. I przez niego pojednać ze sobą wszystko, wprowadzając pokój przez krew jego krzyża, przez niego, czy to na ziemi, czy w niebie. Czyli Kolosan, 1 rozdział, 20 werset. I kolejne miejsce, które to potwierdza, to jest Hebrajczyków 9, rozdział 23, werset. Skoro więc jest potrzeba, aby obrazy rzeczy na niebiosach oczyszczać takimi ofiarami, same rzeczy niebieskie lepszymi niż te. Kiedy Pan Jezus Chrystus powróci, aby panować na ziemi, kiedy przyjdzie, aby właśnie ustanowić nowe przymierze z Izraelem i Judą, kiedy przyjdzie na ziemię, aby rozpocząć tysiącletnie królestwo, to bolejące stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli skażenia do cudownej wolności dzieci Bożych. O tym czytamy m.in. w Rzymian 8, rozdział 19-22 wersetu. Stąd też doskonale wiemy, że jeszcze nowego przymierza nie ma jeszcze tysiącletniego królestwa. Ono dopiero nastanie 7 lat po pochwyceniu, po zabraniu chrześcijan z ziemi. Tu wyraźnie powiedziane, stworzenie bowiem z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Boga. Czyż, gdyż stworzenie zostało poddane marności, nie z własnej chęci, lecz przez tego, który je poddał, w nadziei, że i to stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli skażenia i wprowadzone w pełną chwały wolność dzieci Boga. Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem wzięte aż dotąd wzdycha i przeżywa bóle rodzenia. To sformułowanie bóle rodzenia jest właśnie bardzo ciekawe. Również to określenie związane z dziedzictwem to jest powiązane z nabytą własnością, tak? Czyli 14 werset, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu odkupienia własności dla uwielbienia Jego chwały. I to wyrażenie nabyta własność może oznaczać i oznacza ciało wierzącego, zbawionego chrześcijanina. Jego duch i dusza zostały już wykupione, kiedy uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi. Ale odkupienie ciała to ciągle kwestia przyszłości, czyli w momencie, kiedy spełni się Filipian 3 rozdział
20 werset. Mamy tak napisane w tym fragmencie: nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci ciało naszego poniżenia w postać podobną ciału Jego chwały, zgodnie z działaniem, w którym jest On także w stanie poddać sobie wszystko. Stanie się to w momencie, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie po chrześcijan w czasie, żeby zabrać ich do nieba. Nazywamy to pochwyceniem. I w czasie pochwycenia będą chrześcijanie mieli przemienione ciała. I dlatego jest to ważne. To odkupienie ciała, które jest kwestią przyszłości. To, że cierpimy, starzejemy się, umieramy, jest najlepszym dowodem, że nasze ciała nie zostały jeszcze odkupione i że jeszcze nie ma nowego przymierza. Kiedy Pan Jezus Chrystus powróci po nas, co jest obiecane i opisane w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdział, 13-18 wersetu, to nasze ciała zostaną przeobrażone i upodobnione do Jego pełnego chwały ciała, co czytaliśmy przed chwilką z Filipian, 3 rozdział, 21 werset. W 1 Tesaloniczan 4:13 jest tak napisane: nie chcemy zaś, bracia, abyście byli nieświadomi co do tych, którzy śpią, abyście się nie smucili jak pozostali, którzy nie mają nadziei. Skoro bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też, że Bóg tych, którzy zasnęli za sprawą Jezusa, poprowadzi wraz z Nim. Bo to wam mówimy w słowie Pana, że my, którzy żyjemy i pozostaniemy do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan w okrzyku rozkazu, w głosie Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, żyjący, pozostawieni razem z nimi, będziemy porwani w obłokach na spotkanie Pana, powietrze, i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego zachęcajcie jedni drugich tymi słowami. Więc to są ważne słowa. Wtedy wszyscy prawdziwi chrześcijanie, wszyscy narodzeni na nowo, ludzie, którzy są raz zbawieni i na zawsze zbawieni, dostąpią pełnego i wiecznego odkupienia, co w Rzymian 3:23 widzieliśmy, ale nie tylko to, również my sami, którzy posiadamy pierwszy owoc ducha, wzdychamy i my w sobie samych, oczekując synostwa odkupienia naszego ciała. Tutaj także nie można przeaczać, że słowo odkupienie, tutaj tak jak mamy 14 werset, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu odkupienia własności dla uwielbienia Jego chwały, czyli nabyta własność, odnosi się po prostu do zgromadzenia, do wszystkich prawdziwych wierzących, czyli do Kościoła, do ludu nabytego, jak to w pierwszym liście Piotra jest napisane. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 9 werset. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem do zachowania, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swego zdumiewającego światła. Czyli jednoznacznie widzimy, że to zachowanie własności nabytej jest synonimem odkupienia. I wtedy odkupienie jest także zapowiedzią pochwycenia wszystkich prawdziwych wierzących, kiedy Chrystus przygotuje sobie zgromadzenie pełne chwały, bez skazy, zmarszczki czy czegoś w tym rodzaju, o czym czytamy między innymi w Efezjan 5 rozdział, 27 werset. Aby sam sobie stawić zgromadzenie chwalebne,
nie mające plamy, ani zmarszczki, ani żadnej z tych rzeczy, ale żeby było święte i nieskalane. Niektórzy może będą zastanawiać się, czy ta własność może także obejmować świętych z czasu Starego Testamentu. Bez względu na to, po prostu, który z tych aspektów jest najbliższy naszemu sercu, bo każdy z nich jest tak samo atrakcyjny i ciekawy, bo wynika z Pisma Świętego, cel pozostaje niezmienny ku uwielbieniu chwały Jego. W tym czasie cudowny Boży plan dla Jego ludu osiągnie całkowite wypełnienie. Czyli widzimy, że jest to gwarancja, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. I Pan Jezus Chrystus sam będzie obiektem nieustającego uwielbienia. I wyraźnie widzimy, że w tym punkcie, w liście do Efezjan, Paweł Apostoł aż 3 razy przypomniał, że zamierzonym celem i nieuniknioną konsekwencją każdego Bożego działania jest Jego wywyższenie, wywyższenie Pana Jezusa i Jego uwielbienie, wywyższenie i uwielbienie Pana Jezusa Chrystusa ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, jak to widzieliśmy w tym pierwszym rozdziale Efezjan 6 werset, dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w ukochanym, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, co widzimy w wersecie 12, abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały my, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie ku uwielbieniu chwały Jego, jak widzimy to w wersecie 14, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu odkupienia własności dla uwielbienia Jego chwały. Więc widzimy, że Duch Święty jest gwarancją zbawienia. Kto jest raz zbawiony, na zawsze jest zbawiony, bo wierzący jest zamieszkany, zapieczętowany przez Ducha Świętego. Już czytałem dzisiaj Efezjan 4, rozdział 30, werset. Przypomnę go jeszcze jako argument. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście zapieczętowani na dzień odkupienia. Jest to mocny argument, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, że mamy wieczne bezpieczeństwo wierzących w Pana Jezusa Chrystusa, że zbawienie jest nieutracalne. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Jeżeli werset ten rozpatrzymy w połączeniu z wersetem poprzednim, czyli 4,29, niech żadne zepsute słowo nie wychodzi z waszych ust, ale tylko dobre dla zbudowania, gdy trzeba, dla udzielenia łaski słuchającym, to oznacza ten werset, że bezużyteczna mowa zasmuca Ducha Świętego. Można ten werset połączyć również z wersetami od 25 do 28. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie prawdę, każdy ze swoim bliźnim, gdyż jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem, ani nie dawajcie miejsca diabłu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a raczej niech się trudzi, wypracowując własnymi rękami dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Czyli widzimy wyraźnie. To wskazywałoby, że kłamstwa, nieusprawiedliwione, grzeszenie, kradzieże, także Ducha Świętego krzywdzą. W sensie tym można jednoznacznie to widzieć w tym fragmencie, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście zapieczętowani na dzień odkupienia. Tutaj mała dygresja odnośnie 26 wersetu. Werset 26. Gniewajcie się, nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. I to jest cytat z psalmu 4, werset 5.
Wiedzcie, że Jahwech oddzielił pobożnego dla siebie. Jahwech słyszy, gdy do niego wołam. Drżyjcie i nie grzeszcie. Powiedzcie to w swoich sercach, na swoich posłaniach i milczcie, Sela. Czyli psalm 4, werset 5. Drżyjcie i nie grzeszcie. O co w tym fragmencie chodzi? Tutaj jest ważne, żeby zrozumieć, że mamy się gniewać. Gniew jest czymś, co mamy mieć, bo jest to polecenie. Gniewajcie się. Nie jest to grzech, gdy się gniewamy na grzech. Jeżeli się gniewamy na grzech, to jest to właśnie to, co tutaj jest. Gniewajcie się, nie grzeszcie. Gniewajcie się na grzech. I mamy się gniewać na grzech, jest to dobra rzecz. Bóg też się gniewa na grzech. Wtedy to polecenie, abyśmy byli podobni do Boga, bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, współgra z tym wersetem. Gniewaj się na grzech. I nawet jest tu uzasadnienie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Ten twój gniew na grzech ma być taki, żeby słońce nie zachodziło nad gniewem. Nad tym gniewem. Odniesienie jest to do tego, gdy Izraelici bili się z ich wrogami, którzy reprezentowali grzech. I Bóg zatrzymał słońce, aby świeciło prawie dobę dłużej. Nieomal na cały dzień zatrzymał słońce i ono nie zachodziło. Aż wybili, aż całkowicie zlikwidowali tego wroga. I tak samo my, dopóki całkowicie nie wytrzebimy grzechu, mamy ten gniew realizować na grzech. Czyli mamy całkowicie gniewać się na grzech. Jest to rzecz dobra, żeby się gniewać na grzech. Kto się nie gniewa na grzech, ten gasi Ducha Świętego, który w nim mieszka. Więc gniewaj się na grzech. Niech słońce nie zachodzi nad twoim gniewem, tak mówi ten fragment. Wracamy teraz do tego 30 wersetu. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście zapieczętowani na dzień odkupienia. Ten werset mówi wyraźnie, że powinniśmy stronić od wszystkiego, co zasmuca Ducha Świętego. Wezwanie to apostoł Paweł argumentuje trzema bardzo mocnymi powodami. Po pierwsze, Duch Święty jest Duchem Świętym. Wszystko, co nie jest święte, jest dla Niego wstrętne. Tak samo ty masz się gniewać i nie grzeszyć. Gniewać się, niech dla ciebie wstrętnym będzie wszystko, co nie jest święte. Po drugie, On jest Bożym Duchem Świętym, częścią błogosławionej Trójcy. Bóg istnieje odwiecznie w trzech równych sobie osobach. Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I Duch Święty jest właśnie jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. I trzeci argument. Zostaliśmy przez Ducha Świętego zapieczętowani na dzień odkupienia. I to jest bardzo ważne. Pieczęć stanowi znak posiadania i zabezpieczenia. Duch Święty jest pieczęcią, która gwarantuje zachowanie nas do powrotu Chrystusa. Zachowanie każdego prawdziwego wierzącego do powrotu Pana Jezusa Chrystusa, który to Pan Jezus Chrystus zabierze wszystkich prawdziwych chrześcijan i dopełni miary ich zbawienia. Każdy, kto jest narodzony na nowo, będzie zabrany przez Chrystusa w pochwyceniu. Interesujące jest to, że apostoł Paweł przedstawia tutaj naukę o wiecznym bezpieczeństwie wierzącego jako jeden z najważniejszych powodów, dlaczego nie powinniśmy grzeszyć. Bo to jest prawda, że właśnie doktryna raz zbawiony, na zawsze zbawiony ma moc uświęcającą. Natomiast ci, którzy nie wierzą, że kto jest raz zbawiony, na zawsze zbawiony, lubią taplać się w grzechu. I to, iż Duch Święty jest tym, którego da się zasmucić, pokazuje, że jest on osobą, a nie jedynie jakimś rodzajem wpływu, mocy. Oznacza to również, że Duch Święty kocha nas, gdyż tylko osoba, która kocha, może się smucić z powodu innych. Ulubioną służbą Ducha Świętego, Ducha Bożego, jest uwielbianie Chrystusa.
i upodabnianie wierzącego do Chrystusa. I to możemy przeczytać w 2 Koryntian 3 rozdział 18 werset. My wszyscy zaś z odsłoniętym obliczem odzwierciedlający chwałę Pana przeobrażamy się na obraz jej samej z chwały w chwałę, dokładnie tak jak od Pańskiego Ducha. Czyli 2 Koryntian 3 rozdział 18 werset. Kiedy chrześcijanin grzeszy, Duch Święty musi pozostawić na chwilę tę służbę i zająć się służbą przywracania go do społeczności z Bogiem. Tak jak wspomniałem, człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. Duch Święty oddziałuje przez ducha, duch oddziałuje na duszę i potem dusza na ciało. I przywraca się w ten sposób wierzącego do społeczności z Bogiem. Przyczyną zasmucenia Ducha Świętego jest na przykład fakt, że grzech przerwał duchowy rozwój wierzącego, czyli każdy chrześcijanin przede wszystkim ma wzrastać duchowo, ma rosnąć duchowo. W takim przypadku, gdy jest to zasmucenie, Duch Święty musi doprowadzić chrześcijanina do upamiętania i korekty. I jeżeli trzeba, to też, tak jak czytamy w pierwszym liście Jana, do wyznania grzechu. I to jest dla chrześcijanina bardzo ważne, że mamy to jasne, proste i wyraźne pouczenie w pierwszym liście Jana, co jednoznacznie nam pokazuje naszą tutaj możliwość skorzystania z tego lekarstwa. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, od 5 wersetu. A to przesłanie, które usłyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie. Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli twierdzimy, że mamy z Nim związek, a żyjemy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. Jeśli zaś żyjemy w świetle, jak On sam jest w świetle, mamy związek ze sobą nawzajem, a krew Jezusa i Jego Syna oczyszcza nas od każdego grzechu. Jeśli twierdzimy, że nie mamy grzechu, zwodzimy samych siebie i nie ma w nas prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, by przebaczyć nam grzechy i oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli twierdzimy, że nigdy nie zgrzeszyliśmy, robimy z Niego kłamcę i nie ma w nas Jego słowa. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie popełniali grzechu. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Więc widzimy jednoznacznie, że mamy się gniewać na grzech, nie grzeszyć, niech słońce nie zachodzi nad naszym gniewem na grzech. Zwłaszcza chodzi o nasz własny grzech. Nie chodzi o grzech mojego kolegi, mojej koleżanki, mojej żony, mojego dziecka, mojej mamy, mojego ojca, o grzech mojego dziadka, o grzech mojego wnuka. Nie chodzi o grzech mojego brata ze zboru, nie chodzi o grzech mojej siostry ze zboru. Chodzi o mój własny grzech. Na ten grzech mam się gniewać. I ten mój grzech ma być tak długo pod panowaniem mojego gniewu na niego, aż go wytępię. Niech słońce nie zachodzi nad moim gniewem na ten mój grzech. Kolejne pouczenie znajdujemy, które potwierdza nam to, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. W 2 Koryntian 5 rozdział 5 werset. Czytam 2 Koryntian 5 rozdział 5 werset. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który dał nam zadatek ducha. Czyli to Bóg przygotował nas do tego celu, mianowicie na odkupienie ciała. To będzie punkt kulminacyjny Jego wspaniałych zamierzeń względem nas. Obecnie odkupienie objęło naszego ducha i duszę.
ale odkupienie to obejmie w przyszłości i ciało. Pomyśl tylko o tym. Bóg stworzył każdego z nas, planując dla nas tak wspaniałą przyszłość, uwielbiony stan, dom nieuczyniony rękoma, wieczny, znajdujący się w niebie. Skąd pewność, że będziemy mieli takie uwielbione ciała? Odpowiedź brzmi: Bóg dał nam jako rękojmię Ducha Świętego, Bożego Ducha Świętego. Jak już to wcześniej podkreśliliśmy, jest to dowód, kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Wieczne bezpieczeństwo jest uczone przez całą Biblię. Nie ma ani jednego wersetu w Piśmie Świętym, który by nie potwierdzał i nie umacniał naszej wiary w to, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, że każde dziecko Boże jest wiecznie bezpieczne. I to, że każdy wierzący posiada zamieszkującego w nim Świętego Ducha Bożego, jest przyrzeczeniem, że wszystko, co Bóg obiecał wierzącemu, spełni się. Duch Święty, Święty Boży Duch Święty jest znakiem tego, co ma nadejść. Święty Duch Boga sam jest rękojmią, gwarancją, że to, czego Bóg już nam udzielił po części, pewnego dnia będzie nasze w pełni, na zawsze. I tutaj bardzo ważny fragment jest w pierwszym liście Jana, 2:26-27 wersetu. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Co do was, namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie ma potrzeby, aby was ktoś uczył. Ale jak Jego namaszczenie uczy was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was pouczyło, tak w nim trwajcie. Widzimy tutaj wyraźnie apostoła Jana, który mówi, że to wam napisałem o tych, którzy was zwodzą, co do was namaszczenie, czyli Duch Święty, namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie ma potrzeby, aby was ktoś uczył. Ale jak Jego namaszczenie, czyli Duch Święty, uczy was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was pouczyło, tak w nim trwajcie. Czyli widzimy wyraźnie. Jan pisał w ten sposób do młodych wierzących, aby ostrzec ich przed fałszywymi nauczycielami. I nie obawia się końcowego rezultatu, gdyż pamięta, że jego czytelnicy, czyli ci, którzy czytali pierwszy list Jana, otrzymali namaszczenie od Pana Jezusa Chrystusa. I jak to już wcześniej zasygnalizowałem, namaszczenie mówi o Duchu Świętym, o Świętym Duchu Bożym. A Święty Duch Boży, Duch Święty pozostaje w nas, czyli w chrześcijanach, każdym prawdziwie narodzonym na nowo chrześcijaninie. To jest bardzo pewne stwierdzenie, że jeśli ktoś otrzyma Ducha Świętego, nie zostanie mu on już odebrany. Czyli widzimy, kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, bo Ducha Świętego nie będzie miał odebranego, bo pozostaje w nim. Więc jeśli ktoś otrzyma Ducha Świętego, nie zostanie mu on już nigdy odebrany. Jest to gwarancja, że zbawienie jest wieczne. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Ponieważ otrzymaliśmy Świętego Ducha Bożego, nie potrzebujemy, aby nas ktoś uczył. Oczywiście nie oznacza to, że nie potrzebujemy chrześcijańskich nauczycieli w kościele, w zgromadzeniu, w zborze, bo Bóg ustanowił pozycję nauczyciela, o czym mamy w Efezjan 4:11 wspomniane. Efezjan 4:11. On sam też ustanowił jednych apostołami, apostołów już dzisiaj nie ma, drugich prorokami, proroków też już dzisiaj nie ma, i innych ewangelistami, ci dalej są, a innych pasterzami, ci też są. To są ci, którzy troszczą się o biedy ludu Bożego, mają serce pasterskie, tak jak pasterz owiec, i także nauczycielami. Czyli nauczyciele również dzisiaj są. Z tych pięciu urzędów, z pięciu darów, bo to są dary, Bóg darował
dary w ludziach, tutaj jest wyraźnie powiedziane, 4:10. Ten, który zstąpił, jest tym samym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko wypełnić. I tutaj wcześniej, dalej jest 8 werset. Dlatego powiedziano, gdy wstąpił na wysokość, powiódł za sobą jeńców, rozdał dary w ludziach. Więc te 5 darów ludzi, bo to są ludzie, którzy są darem dla Kościoła, ludzie, którzy są darem dla zgromadzenia i oni są ponad takim przywiązaniem geograficznym, to nie są ludzie przywiązani w jedno miejsce, bo kiedyś był taki urząd starszego biskupa, to on faktycznie, biskupi i starsi byli tylko w danym zborze się liczyli jako biskupi i starsi, czyli biskupi i starsi z Efezu nie liczyli się w Koryncie jako biskupi i starsi. To był lokalny urząd i go już nie ma. Już nie ma ordynowanych starszych ani biskupów. Natomiast nauczyciele są, pasterze są, ewangeliści są. Nie ma już apostołów, nie ma już proroków. Prorok Łukasz na przykład napisał Ewangelię Łukasza. Więc apostołowie i prorocy byli odpowiedzialni za spisanie Nowego Testamentu. Apostoł Paweł na przykład. Apostołów i proroków już dzisiaj nie ma w sensie tego wersetu. I są oni, ich służba dalej jest w postaci spisanego Słowa Bożego, to ich służba dalej jest aktywna. Mieli za zadanie dopełnić Słowo Boże i to zrobili, a w zasadzie nawet jest powiedziane, że to Paweł miał dopełnić Słowo Boże, apostoł. I zrobił to. I teraz, jeżeli mamy tych ludzi, to ewangelista jest darem dla całego Kościoła, nie dla lokalnego jednego zboru, tylko dla wielu zborów, dla całego Kościoła globalnie. Tak samo pasterze są dla wielu zborów, a nie tylko dla jednego zboru. Tak samo nauczyciele są dla wielu zborów, a nie dla jednego lokalnego zboru. Natomiast, tak jak wspomnieliśmy, biskupów i starszych już dzisiaj, czy diakonów już dzisiaj ordynowanych, wybieranych, nie ma. Nie ma czegoś takiego. I skoro Bóg ustanowił pozycję nauczyciela, to wiemy, że mamy z tej służby korzystać. Natomiast nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył, oznacza, że chrześcijanin nie potrzebuje żadnej nauki dotyczącej prawdy o Bogu, poza tym, co znajduje się w spisanym Słowie Bożym, w Biblii, w Piśmie Świętym. Byli różni fałszywi nauczyciele, na przykład gnostycy, twierdzili, że posiadają dodatkową prawdę. Dzisiaj też są tacy, którzy mówią, że mają różne dodatkowe prawdy, czyli Biblia to jest Słowo Boże na wczoraj, mówią, a słowo pastora jest Słowem Bożym na dziś, słowo księdza jest Słowem Bożym na dziś. Zostaw tą Biblię, słuchaj pastora K, pastora C, pastora W, pastora J. Więc to jest kłamstwo. Nie słuchaj, bo nie ma dzisiaj pastorów. Nigdy takich nie było. To jest całkowicie wymyślona bójda na resorach. I to są takie bzdury, żeby tylko wyciągać kasę. Nie ma takiego czegoś jak lider, jak pastor, jak ksiądz. Biblia czegoś takiego nie zna. I to jest, jeżeli masz jakikolwiek kontakt z takimi zwodzicielami, jak najszybciej się odseparuj, bo to jest twoja odpowiedzialność, jeśli zostajesz w jakiejkolwiek łączności. Jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu, jeśli dajesz na ich działania jakiekolwiek swoje pieniądze lub dobre, które Bóg ci podarował. Jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu, jeżeli w jakikolwiek sposób wspierasz służbę tych zwodzicieli i kłamczuchów. Nie miej nic wspólnego z klerykalizmem. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I tak uczy Słowo Boże. Gnostycy twierdzili, że posiadają dodatkową prawdę. I tak samo ci zwodziciele. Mają dodatkową prawdę, wymyślili sobie urząd pastora, którego nie ma w Biblii. To jest taka po prostu bójda na resorach. Ale Jan, apostoł, mówi w tym właśnie fragmencie, że dodatkowa prawda nie jest konieczna, jest wręcz niewskazana. Mając Słowo Boże w rękach, Pismo Święte,
Biblię. I Ducha Świętego w sercach mamy wszystko, czego potrzebujemy, aby postępować w Bożej prawdzie. I postępujmy w tej Bożej prawdzie. Zbawienie jest nieutracalne, jest z łaski, niezależne od uczynków grzesznika. Jeśli nie jesteś jeszcze zbawiony, nie masz pewności życia wiecznego, że zbawienie jest raz na zawsze nieutracalne, to uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, tak jak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu, tak też Ty możesz uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi i będziesz usprawiedliwiony przed Bogiem. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, tak mówi Słowo Boże. Jeżeli chciałbyś mieć to dokładniej wyjaśnione, to sięgnij do 30. części tej serii o narodzeniu na nowo. Dokładnie ją przeanalizuj z Twoją Biblią. Tam dokładnie w miarę zostało to opracowane. Mam nadzieję, że skorzystasz z tego. Więc zacznij studiować Słowo Boże, trzymaj się Pisma Świętego. Trzymaj się tego, co Bóg darował, a nie jacyś fałszywi nauczyciele. Więc z Bogiem trzymajcie się. Pamiętajcie, trzymajcie się z dala od każdego, kto uważa, że zbawienie można stracić, bo jest to oszust religijny o wyjątkowo wysokiej szkodliwości. Niech Bóg wam błogosławi. Jeśli ktoś nie ma Pisma Świętego, Nowego Testamentu albo całej Biblii, może do mnie napisać teraz. Akurat przez chwilę mam obiecane więcej egzemplarzy Biblii całej, więc jeżeli masz życzenie otrzymać całą Biblię, to napisz do mnie SMS-a 739089088 albo e-maila czytaj.biblie@onet.pl albo też możesz napisać na tradycyjną pocztę czytaj.biblie@31-63500 Ostrzeszów. Tego typu egzemplarz Biblii może stać się Twoją własnością, jeżeli zdążysz oczywiście, bo nie będę miał nieskończenie wiele egzemplarzy. Chętnie te pojedyncze sztuki, które mam, a mam mieć trochę więcej niż pojedynczych sztuk, to każdemu, kto zwróci się do mnie w miarę sensownym czasie, chętnie całą Biblię prześlę. Bezpłatnie i bez wypominania. Niech wam Bóg błogosławi.